Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w taką grę, która się nazywa Athena. Gra jest z 1986 roku. Jest to gra typowa, automatowa, z automatów, które były ulokowane w owych czasach, we wszystkich miejscach, które można było odwiedzić. Wrzucało się monetę i można było grać. My dzisiaj tutaj nie mamy monet, nie mamy automatów, ale mamy za to emulator, na którym zagramy sobie właśnie w tę grę. Także zapraszam do rozgrywki. Wrzucamy naszą wirtualną monetę. Moneta wrzucona. No i rozpoczynamy rozgrywkę. No i stąd startujemy, że tak... Ojejku. No stąd startujemy, że tak powiem. Oj. Ciężko. Najpierw trzeba złapać chyba ten tłuczek, który tam był na dole. No właśnie, właśnie. Patrzcie. O, mamy tłuczek. Ojejku, znowuż mi życie zżarło. Dobra. Dobra, mamy tłuczek. Te orzeszki, które wyskakują z drzewa, trzeba oczywiście też... O! Dobra, udało mi się. O, pieniądze mam, pieniądze, worek z pieniędzmi. Dobra, bierzemy. I tutaj te małe orzeszki trzeba też rozwalać oczywiście. O! Te orzeszki rozwalimy sobie tylko, słuchajcie. I idziemy dalej. O! Pieniądze i coś tam jeszcze żeśmy zebrali. Dobra, idziemy tu na górę. Dobra, to trzeba przeskoczyć. O, tu wyskakują te. Oj. Uda się, nie uda się. Żeby mi nie wygoniło to cudo. Dobra. Idziemy na górę. O! Ojejku, nie udało się. Chciałem przeskoczyć i niestety nie poszczęściło się. Próbujemy dalej. Niestety. Dobra, bierzemy to. O. Ojejku. Nie zdążyłem nacisnąć. No i właśnie skończyła mi się pierwsza moneta. Dobrze, wrzućmy sobie w takim razie, mniej więcej już wiem o co chodzi, wrzućmy sobie 3 monety i zobaczymy dokąd uda mi się dojść. Raz, 2, 3. No i startujemy. Sekwencja początkowa jest ta sama, która była oczywiście. I zaczynamy też z tego samego... od tego samego momentu, czyli od początku. No nie, no kurczę. Przecież waliłem tym łotem, czy tam czymkolwiek to. Ona na początku kopie, ta Athena. A teraz wali tym łotem. No dobra, o, pieniążki. Pieniążki. Są, dobra. Dobra, idziemy dalej. No nie! A już niewiele brakowało. On, ten wilk, czy tam co, dosyć krótką drogę ma, którą przechodzi. I efekt tego jest taki, że słuchajcie, ciężko jest wstrzelić się w odpowiedni moment. Dobra. A nie, dosyć długa droga. Myślałem, że krócej to jakoś on chodzi. A, w momencie kiedy tylko, patrzcie, jak tylko zaskoczyłem, to on od razu zawrócił. Takie sprytne. Dobra, kasa. Jest, punkciki. Dobra, tu nie będziemy się, chociaż może się wrócimy. Te dwa te rozwalimy. Dobra, w górę.
górę! No. Ten pat mnie się już nie słucha. No zresztą tyle akcent ma to. Ma prawo już szwankować. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Oj. Dobra, spierdzielamy. No niestety. W tym samym miejscu, co poprzednio mnie rozwaliło. Szkoda, że zaczyna się, słuchajcie, od początku, bo można by było tak, żeby, kurczę, była kontynuacja, no. A tutaj, no niestety, nie jest tak. I ciężko jest dlatego w ogóle gdziekolwiek dalej dojść. Dobra. Także gra jest taka, no dosyć ciężka w przejściu, wydaje mi się. Dobra, dalej idziemy. Dobra. Poczekamy, aż on się maksymalnie oddali. Za wcześnie. Za wcześnie. No i niestety znowu od początku. Nie te przyciski, zaraz. No dobra. Pierwsza moneta stracona, jeszcze mi zostało dwie. Więc spokojnie, dobra, start. Dobra. O! Dobra, czekajcie, teraz trzeba z rozwagą. No nie, no przecież... Kurczę. Waliłem tym młotem, no coś ten młot się przyciął chyba w tym momencie, bo przecież cały czas naciskałem przycisk, o, tak jak teraz. O. No teraz to się może trochę spóźniłem faktycznie. Oj, ciężka gra, słuchajcie, ciężka. Nie wiem, czy ja to przejdę. A, tam był ten drugi typ młota. O, zniknął już. No dobra, idziemy. Muszę walić, jak od razu... O, udało się, dobra. Dobra. Pyk. Dobra. Punkciki lecą. Cyk. Dobra. No już byłoby chwila i po mnie. No nie! Patrzcie, kurczę. To co, powinienem się odwrócić tam? W tym samym miejscu się rozwalam. Czyli co, powinienem się chyba odwrócić tam w tym momencie i dopiero tego wilka czy tam co załatwiać? No już sam nie wiem. Któryś raz w tym samym miejscu się... Dobra. Lecimy dalej. No niech on idzie w tamtą stronę. Dobra. Widzieliśmy, cokolwiek to jest. O, coś znowu wypadło. Za każdym razem widzę, że są inne przedmioty, no ale... To chyba dobrze. Urozmaicenie. Jakbyśmy tu zaczekali, kurczę, czy by... Ale nie, to na czas jest, to nie bardzo możemy w tym momencie zaczekać. Dobra. No nie! Chciałem się, słuchajcie, odwrócić w tym momencie i zacząć nawalać tym młotkiem. I się nie udało, no i po prostu nie mogę już. Zaczyna mnie ta gra powoli irytować. Bo gramy, jesteśmy cały czas w tym samym punkcie. Albo ja jestem taki kiepski, albo ta gra taka trudna. Chociaż wydaje się, no, prosta.
Dobra, niech się odwróci i walimy. Dobra, ładnie. Ładnie. Coś mamy tu. Czatek. Nie wiem, co to są, rzeszki ziemne? Taki wygląd mają w każdym razie, znaczy kształt. Dobra, dołem idziemy sobie. No i tu chwila prawdy. O, mam kask, patrzcie. Dobra. I teraz cofam się. Odwracam się. O, udało mi się, słuchajcie. Ojej, spadłem. Ale nie, dobrze, nic się nie stało. O, tu trzeba już w tym momencie. Czyli tutaj strzelam, tu już nie mogę rozwalać tego. Tutaj już strzelam tylko, patrzcie. Dobra. O, on sam widzę zmienia broń w zależności od tego. O, musimy się schować. Zaraz, jak to przejść teraz? Da się to rozwalać czymś, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No dobra. Nie, no to teraz czekajcie, co ja teraz mogę zrobić? O, dobra, wyskoczyłem. Dobra, o, tego mi było trzeba. Ojejku, a nie, dobrze. Ja strzelam teraz tym czymś. Cyk, cyk. Dlaczego game over? Uuu, no dobrze. Jest wpis, to nie będzie. No nie, już więcej nic nie chcę, koniec. No, tak to wyglądała ta Atena nasza nieszczęsna. Pewnie jakbym trochę dłużej poćwiczył, to może by i faktycznie się udało jakieś tam sensowne miejsce zająć, a nie tylko czwarte. W każdym razie gra uważam, że jest trudna. Chociaż swoje lata już ma, no, próbujcie w nią grać. Może komuś lepiej pójdzie niż mnie. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.